Tak jak powiedziałem tutaj organizatorom przed momentem, wykazałem się zbyt małą wiarą, bo kiedy tutaj zaczęliśmy ustawiać te stołki, to mówię, że po co tyle krzeseł? Przecież tyle nie osób nie przyjdzie. Mówię, może 10-15. Zresztą sam Karol też powiedział, że może będzie 20-30, prawda? To jest nas tu trochę więcej, ale bardzo się cieszę, że jesteście, bo temat, myślę, jest bardzo ważny i tak już od dłuższego czasu modliłem się, żeby tak Pan Bóg poprowadził to spotkanie, żeby powiedziane zostało dokładnie to, co On chce. Bo jak wiemy, temat czystości jest już rozwałkowany na wszystkie różne sposoby. Przyczynił się do tego Ruch Czystych Serc, którego też jestem częścią tego dzieła. Jako ksiądz, kapłan, moderator też opiekujący się uczestnikami tychże rekolekcji. Mamy też wspaniałe czasopismo Miłujcie się. Tamte tematy są podejmowane na bieżąco. Wiele wspaniałych książek, osób, które się tym zajmują profesjonalnie, na przykład Państwo Pulikowscy. Tu wiem, że w Gdańsku też są takie osoby, które promują czystość, a więc na pewno wiele już na ten temat zostało powiedziane. Ale wszyscy zdajemy sobie też ciągle sprawę z tego, że pomimo tego, że tak wiele się mówi, jest wiele pytań, na które zdawałoby się odpowiedzi nie ma. My jako kapłani jeszcze, czy też osoby, które się przygotowują do kapłaństwa, ale ci, którzy posługują przede wszystkim w konfesjonale, widzimy, że ten problem ciągle istnieje. Problem, po co ta czystość, jak wytrwać w czystości, czego Pan Bóg od nas pragnie, kiedy mówi o błogosławionych czystego serca. Ciągle mamy na rekolekcjach i nie tylko młodych ludzi, którzy przyjeżdżają i mówią, że pragną tej czystości serca, ale z drugiej strony jest to dla nich trudne, może nawet za trudne. Wielu młodych ludzi mówi, że chciałoby wejść jak najlepiej w swoje powołanie, które Pan Bóg im dał, czy to powołanie do małżeństwa, czy do kapłaństwa, czy życia zakonnego, ale widzą, że sobie po prostu nie radzą z tą czystością. Taki przypadek, który jest mi dobrze znany, pewien kapłan, dobry kapłan, po w sumie niedługim stażu kapłaństwa przyszedł do biskupa i powiedział, że niestety nie może być dłużej księdzem, nie radzi sobie z czystością kompletnie. Mimo, że wiedzę jakąś tam posiadał, ale nie potrafił wcielić w nią żyć. Podobnie też rozpada się wiele małżeństw, bo mówią, że nie są w stanie być sobie wiernymi. Inni z kolei nie są w stanie wejść w ogóle w małżeństwo, bo tutaj ciągle są doświadczani przez własne słabości. Więc tak pytałem Pana Jezusa, w jakim kierunku poprowadzić to spotkanie, żeby udzielić odpowiedzi na te pytania, które nosicie w waszych sercach. Nie jesteśmy w stanie też poprowadzić tego spotkania w taki sposób, żeby kazać wszystkim opowiedzieć, z czym przychodzicie, jakie macie problemy, bo tego czasu nam po prostu zabrakło. Ale tak się jakoś zdarzyło ostatnio, że Pan Bóg poprowadził pewne wydarzenia w moim życiu i pokazał równocześnie, co by chciał, żeby tutaj było powiedziane. I ostatnio takim duchowym przewodnikiem dla mnie stała się książka, dzieło, które powstało w Szczecinie, mianowicie Alicji Lęczewskiej Rozmowy z Jezusem. Nie wiem, czy ktoś sięga po te dwa tomy. Wspaniałe dzieła, które uważam będą miały jeszcze przez długie, długie lata coraz większe znaczenie w życiu wielu katolików, chrześcijan. Dokładnie Pan Jezus mówi to, co chce, żeby było mówione do ludzi żyjących tu i teraz na ziemi. Także nawiązałem kontakt nawet ostatnio z osobami najbliższymi dla Alicji Lęczewskiej. I tak tylko się utwierdzam, że Pan Jezus chce, żeby się tymi treściami dzielić. I sporo z tych treści, które tutaj będę Wam mówił, to są treści, które Jezus wypowiedział właśnie do tej wielkiej mistyczki. Od razu tutaj podkreślam, że wszystkie te sprawy, które zostały zapisane, wydane w tych dziełach, mają imprimatur Kościoła. Kościół potwierdza, że to rzeczywiście są prawdziwe słowa Pana Jezusa. I to, co Pan Jezus mówił do niej, chcę też, aby zostało powiedziane do całej ludzkości, do wszystkich, także i do was. Sporo miejsca Pan Jezus poświęca sprawie czystego serca. I tak trochę wertowałem w tych pismach Alicji Lęczewskiej, co Pan Jezus mówi do niej a propos czystego serca i po prostu będę tutaj się tym starał się z Wami dzielić. I może zaczniemy od tego, że przede wszystkim, to zwróćmy uwagę, mówimy w Kościele nie tylko dużo o czystości, ale w pewnym momencie musimy jedno sobie ustawić, że czystość nie może być celem sama w sobie.
prawda? Bo to donikąd nie doprowadzi. Znam wielu ludzi, szczególnie za granicą, którzy mówią, że mają takie postanowienie wytrwać w czystości do ślubu. To są katolicy. Ale okazuje się, że kompletnie nie są w stanie w tym postanowieniu wytrwać. A okazuje się, że dzieje się tak właśnie dlatego, ponieważ zabrakło im Pana Boga w tym wszystkim. Czystość sama w sobie to jest zaledwie wstrzemięźliwość. Owszem, jesteśmy powołani do życia w czystości, ale to jest dopiero pierwszy kroczek, bo naszym nadrzędnym celem jest świętość, świętość życia i od tego trzeba wychodzić. Jest taki piękny fragment, w którym apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan. To jest dokładnie pierwszy list do Tesaloniczan, 3 rozdział. A niech Pan pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga. A więc proszę zobaczyć, apostoł pisze bardzo konkretnie, o co się chce modlić dla Tesaloniczan. O to, żeby potrafili kochać się nawzajem. Pierwsza rzecz. Ale żeby móc się kochać nawzajem, no to serce musi być zdrowe. Bo bez zdrowego serca no nikt nie jest w stanie kochać nikogo. I to serce będzie zdrowe właśnie wtedy, kiedy będzie nienaganne w świętości wobec Boga. A więc nie tylko czyste serce, ale święte serce. To jest kilka półek wyżej. I o to się musimy modlić. Już od tej pory nie modlimy się o czyste serce, tylko o święte serce. To myślę, że już wiele nam ustawi. I dalej jest potwierdzenie w kolejnym fragmencie. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności. I parę zdań dalej. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje swego brata. A więc znowu podkreślone, że wolą Bożą jest wasze uświęcenie, wasza świętość. Nie jest tu napisane, wolą Bożą jest wasza czystość, tylko wasza świętość. Czystość jest jednym z przejawów tej świętości. A więc nie tylko czystość, ale właśnie świętość, a źródłem świętości jest sam Bóg. A więc nie da się mówić o czystości w oderwaniu od Pana Boga. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, pamiętajmy, czystość jest owocem relacji z Panem Jezusem. I to jest sprawa, którą bardzo często podkreślam w konfesjonale. Taka będzie twoja czystość, jaka jest twoja relacja z Panem Jezusem. Relacja z Panem Jezusem to znaczy, na ile ty chcesz być świętym. Bo być świętym to znaczy być zjednoczonym z Panem Jezusem. To znaczy chcieć tego, czego On pragnie. Już nie moja wola, ale Jego wola. I można nosić różne pierścionki czystości. Można nałożyć sobie taką dyscyplinę w relacjach dziewczyny z chłopakiem, chłopaka z dziewczyną, że ta czystość będzie zachowana, ale ona do niczego nie doprowadzi, bo będzie zaledwie tylko wstrzemięźliwością. I przy pierwszym, lepszym jakimś tam kryzysie to wszystko upadnie. Dlaczego? Bo w tym wszystkim po prostu nie było relacji z Panem Jezusem. Tak więc naszym celem jest świętość, która polega na zjednoczeniu z Panem Jezusem. I to zjednoczenie z Panem Jezusem ma polegać na tym, że wszystko robimy dla Pana Jezusa i wszystko robimy ze względu na Pana Jezusa. I tak właśnie dzisiaj rozmawialiśmy sobie wcześniej z waszymi animatorami na temat tego, jak trudno dzisiaj jest przekonywać ludzi do życia w czystości. I często pojawiają się takie argumenty. Zresztą my je też słyszymy jako kapłani. Kiedy na przykład spotykamy się z dwojgiem ludzi, no, którzy żyją w grzechu, na przykład mieszkają bez ślubu i mówią, przecież nie robimy nic złego, nikogo nie krzywdzimy. I kiedy mamy tą perspektywę, że my mamy dążyć do świętości, czyli być w zjednoczeniu z Panem Jezusem, to zauważamy, krzywdzimy Pana Jezusa. Ranimy Pana Jezusa naszym grzechem, bo każdy grzech jest uderzeniem w Pana Jezusa. I kiedy ja chcę zachować tę czystość właśnie ze względu na Pana Jezusa, ze względu na moją miłość, to wtedy wszystko sprzyja tej czystości. A więc tak to brzmi w ustach Pana Boga. Kiedy Pan Bóg mówi, bądźcie czyści, to zarazem mówi, bądźcie święci, bądźcie święty. A ta świętość jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest w tym obecny Pan Bóg. Nie ma świętości bez Pana Boga. No właśnie, ale po co nam to czyste serce? Po co właściwie ono nam jest? Jaka jest rola tego czystego serca na naszej drodze do świętości? No na pewno rola jakaś jest, bo mówi Pan Jezus, w kazaniu na górze, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Oczywiście to czyste serce samo w sobie nic nie znaczy, tak jak serce w naszym organizmie, no to jest tylko zaledwie mięsień, owszem, ważny mięsień, bo ono porusza krew, ono jest tą pompą dla krwi, która z kolei, jak to się mówi, jest tym źródłem życia w naszym organizmie. Bez jednego i drugiego nie ma życia, więc to czyste serce, ono służy temu, żebyśmy byli zdolni do miłości. Zdolni do miłości czystej. Ono nas uzdania do czystej miłości. Do miłości jako takiej, ale musi to być miłość czysta. A więc do kochania. Miłość czysta, czyli miłość Jezusowa, polega na tym, żeby kochać tak, jakby kochał Jezus. Czyli kochać bardziej niż potrafisz. Właśnie. Pomyśleć sobie nad tym związkiem, w którym teraz jesteś. Czy kochasz z całych swoich sił? No może tak, może się starasz, szczególnie jeżeli to jest początek drogi. Ale ta miłość Jezusowa polega na tym, że kochać jeszcze bardziej niż to możliwe. I przekonacie się niejednokrotnie, życie niesie ze sobą tak wielkie próby, że jeżeli nie będzie tej codziennej modlitwy o to, żeby kochać bardziej niż potrafię, to niestety ta nasza miłość będzie bardzo, bardzo słaba. To dotyczy nie tylko miłości między narzeczonymi, między małżonkami, ale też tę, którą powinni mieć kapłani, którzy też powinni kochać Pana Jezusa bardziej niż są do tego zdolni, wyłącznie na gruncie własnej natury. Dzisiaj jest tyle prób i jeśli chodzi o małżonków i narzeczonych i także osoby powołane, są bardzo doświadczani pokusami pochodzącymi od złego ducha, że naprawdę musimy prosić Pana Jezusa o tę miłość czystą, czyli zdolność do kochania bardziej niż potrafimy, niż to wynika z naszej natury. A więc jak już sobie powiedzieliśmy, będzie możliwa ta czystość, będzie możliwa ta czysta miłość pod warunkiem, że będziemy mieli żywą, prawdziwą relację z Panem Jezusem. A relacja z Panem Jezusem to jest trwanie w zjednoczeniu z Nim. Na czym ono polega? Dla wielu ludzi to jest abstrakcja. W ogóle dla wielu ludzi z abstrakcją to, jak mamy trwać w tej relacji z Panem Jezusem. Co my, żyjący w XXI wieku, mający swoje problemy, pracę, obowiązki, jesteśmy zabiegani. Jak my mamy właściwie wprowadzać Pana Jezusa w nasze życie? Potrzebujemy jakiegoś bardzo konkretnego wzoru, odniesienia. I Pan Bóg taki wzory nam daje. Są tu różnego rodzaju święci. Ale takim najlepszym wzorem ponadczasowym, bezwzględnym numerem jeden jest dla nas zawsze Maryja. Nie bez powodu mówi się o niej najczystszej, najbardziej się jej właśnie szatan boi, ze względu na jej czystość. Bo demon sam w sobie to jest duch nieczysty, a jest totalne przeciwieństwo Maryi, Maryja najczystsza, ale zarazem ta, która była człowiekiem, możemy ją naśladować. Więc Pan Jezus stawia nam Maryję i mówi, tak powiedział Dalicji Lęczewskiej, Maryja jest waszą matką, jej powierzcie swoje serca, aby je kształtowała. Ona będzie wychowywać i prowadzić w mojej światłości, aby niepokalana była wasza czystość, tak jak jej czystość. No to jest wspaniała obietnica, popatrzmy, no, że Matka Boża niepokalana, no, ta, która w ogóle urodziła się bez grzechu. I Pan Jezus obiecuje, że jeżeli oddamy jej własne serca, żeby je kształtowała, chroniła, osłaniała, to ona będzie nas tak wychowywać i tak prowadzić do Jezusa Chrystusa, tak nas będzie prowadzić w Jego światłości, że ta nasza czystość będzie rzeczywiście niepokalana i Pan Jezus obiecuje tak, jak jej czystość. Także może doprowadzić tą czystość do naprawdę najwyższych wyżyn. No, jak powiedziałem, wspaniała obietnica. Więc co robić w takim razie? No, po pierwsze, tu jest już powiedziane, modlić się do Matki Bożej, jej powierzać swoje serca, by je kształtowała. Ona je najlepiej zna i zna wszystkie nasze słabości. Wie, co tam się działo w tym sercu, gdzie ono zostało kiedy poranione, jakie grzechy już się tam pojawiły. Jej oddać swoje serce. To jest pierwsza rzecz. Druga, Pan Jezus radzi, abyśmy się wsłuchiwali w Boga, tak jak ona się wsłuchiwała w Boga. Jest wzorem wsłuchiwania się w Boga. To jest właśnie jeden z elementów tego zjednoczenia. I dokładnie to wsłuchiwanie realizuje się na gruncie, kiedy potrafimy doprowadzić do wewnętrznej harmonii. Kiedy człowiek jest wewnętrznie uporządkowany, wtedy jest w stanie usłyszeć, co Bóg do niego mówi. Wielu z tym ma problem. To jest taka, myślę, choroba dzisiejszych czasów.
Dlaczego? Bo no, myślę też na gruncie wielu współczesnych teorii psychologicznych i nie tylko. Mówi się dziś, że jest wielka rola uczuć czy emocji i trochę to wszystko poszło w złym kierunku. Mianowicie jest parę teorii, które mówią, że właściwie nieważne, co dzieje się na gruncie twoich uczuć, niech wszystko wybrzmi, wszystko możesz wykrzyczeć, dopuszczaj te emocje do głosu. Nawet nie powinieneś ich zbytnio w sobie tłumić, bo ci to zaszkodzi i to jest fatalne. Bo tak jednak Pan Jezus mówi, że nie powinno być. To nie o to chodzi, żeby dawać upust wszystkim emocjom, które w sobie mamy, wszystkim uczuciom, ale żeby właśnie doprowadzać do wewnętrznej harmonii. A więc Pan Jezus prosi, abyśmy się wyzwolili z tego zamętu, który w nas jest. Tak jak też powiedziałem, wielu ludzi przychodzi z takim problemem, że nie jest w stanie usłyszeć, czego Pan Bóg od niego chce, bo tam w środku jest tyle bałaganu, tyle hałasu. Jak powiedziałem, na gruncie uczuć, tu nie przebaczenie, tutaj jakieś relacje, które się nie udały, tu znowu jakaś nowa relacja się pojawiła i ona stała się od razu taka burzliwa, że człowiek traci grunt pod nogami. Częsty przypadek właśnie osób, które są na drodze powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, nagle pojawia się ktoś na ich drodze, jest zakochanie i ci ludzie tracą grunt pod nogami wtedy. Często podejmują fatalne decyzje, że zakochałem się, więc nie mam powołania, nie potrafię sobie z tym poradzić, rezygnuję. No rezygnują z tej drogi, z seminarium czy z zakonu, później są jednak bardzo nieszczęśliwi, bo okazuje się, że to była jakaś fałszywa droga. Źle poszli za tymi uczuciami. Nie potrafili ich zharmonizować, tylko po prostu za nimi poszli. Więc na pewno trzeba, żeby Matka Boża pomagała nam w tym wyciszaniu się wewnętrznym, szczególnie na gruncie uczuć. To nie chodzi o to, żeby być człowiekiem pozbawionym emocji, nie okazywać emocji, bo to nie o to chodzi, ale o to, żeby one były w takiej wewnętrznej harmonii. Druga rzecz, do której nas namawia Pan Jezus, żebyśmy uczyli się od Maryi, jak doskonale kochać. Bo to jest naszym pierwszym powołaniem i nie bez powodu powiedział Pan Jezus, że z tego będziemy sądzeni. Z miłości, zdolności do miłości będziemy sądzeni. I to nas przeraża, bo wiemy, że ta nasza miłość jest bardzo ułomna. Jak tu kochać, kiedy jest tyle nieuporządkowań, zwłaszcza w tej sferze zmysłowej i seksualnej. Jak Maryja kochała? Ona przede wszystkim potrafiła kochać, okazywać miłość w duszy, duchową, miłość duchowa. Czyli taka, która nie stawia na pierwszym miejscu ciała i doświadczeń zmysłowych, ale przede wszystkim tego, co dzieje się na poziomie ducha. I możemy sobie wtedy wyobrazić, jeśli patrzymy na to z tej perspektywy, że możliwa była jej doskonała miłość do Józefa, a zarazem możliwa była czysta miłość Józefa do Maryi. Kiedy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie to niezwykłe piękno, fizyczne piękno Maryi, a tym bardziej oczywiście piękno duchowe, to wielu sobie myśli, że jak ten Józef mógł wytrzymać, prawda, mając przy sobie tak piękną kobietę. No właśnie, zwróćmy uwagę, jak piękna była ich miłość. Miłość przede wszystkim, która miała swoje źródło w duszy, nie w zmysłach. To też jest przeciwne temu, co mówi współczesny świat, który stawia na pierwszym miejscu te doznania zmysłowe. Wręcz nam wmawia, że miarą twojej miłości jest to, ile potrafisz dać zmysłowo swojej dziewczynie, swojemu chłopakowi. I to jest fatalne, to jest błąd. To jest błąd, bo to nie o to chodzi w miłości. Na wielu poziomach można by udowodnić, że nie tędy droga. Tylko jeden aspekt tutaj przytoczę, który często niestety zdarza się, szczególnie młodym ludziom, którzy wchodzą w grzechy właśnie tych zmysłów, że oni w pewnym momencie doświadczają, że starają sobie zmysłowo okazywać tę miłość, ale nagle czują, że się od siebie oddalają, że to nie sprawia im tej frajdy, co na początku. Oczywiście, że tak jest, no bo doskonale wiemy, jak funkcjonuje ciało, że jest coś takiego jak kwestia przyzwyczajenia się do bodźców, oswojenia z bodźcami, one już tak nie działają jak na początku. No i błędnie ci ludzie interpretują, że ponieważ te zmysły nie dają takiej frajdy jak na początku, to znaczy, że nasza miłość już wygasła, że się nie kochamy, że trzeba sobie szukać kogoś innego. I dobre pary już się w tym momencie rozpadają. A więc nie bazujemy na zmysłach, ale staramy się przede wszystkim szukać
tej zdolności, jaką jest miłość duchowa, miłość w duszy, kochać w duszy. I w ogóle też Pan Jezus prosi, żebyśmy unikali wszelkich namiętności, które należy rozumieć jako pewne skrajności. Skrajności, czy to w miłości, czy w nienawiści. Namiętność to już jest rzeczywiście coś, co po prostu nie trzyma się naszej kontroli. Coś poza naszą kontrolą. Unikać właśnie takich fal, takich wielkich emocji, które gdzieś tam mogą się pojawić. Czy to w miłości, czy w nienawiści. Trzeba z tym walczyć, ścinać, prosić o uzdrowienie takich przypływów, tych ataków na zmysły, bo zły duch może atakować nasze zmysły. Starać się też unikać podsycania na gruncie wyobraźni. Tu szczególnie prośba do pań. Nie podsycać się ani zmysłowo, ani w niechęci, w żalach, w urazach. Dla panów to będzie kwestia tego, żeby nie podsycać swoich zmysłów bezpośrednio, czyli oczu, nie oglądać obrazów, które mogą nas zniszczyć. Bo ilekroć tak niestety robimy, to wtedy niszczymy samych siebie. A ci, którzy wręcz tego szukają, i tu może być problem właśnie niewłaściwych lektur czy filmów, no to wprost możemy powiedzieć, że mają problem z egoizmem, że są egoistami. Że to wynika z tego, że chcemy się zaspokoić. I to jest taki częsty problem, który też pojawia się u małżonków, że jedna strona w pewnym momencie zaczyna się skarżyć, że ten mój mąż czy ta moja żona to szuka tylko zaspokojenia samego siebie. Nie patrzy na mnie, tylko ona, bądź tylko on się liczy. Totalny egoizm. Jeśli człowiek zawczasu nie zauważy, że pułapką jest zwracanie uwagi na samego siebie, właśnie taka autoerotyzacja samego siebie, no to wtedy nie będzie zdolny do prawdziwej miłości, która ma polegać na obdarowywaniu drugiej osoby. Więc trzeba odchodzić od samego siebie. W czym możemy też naśladować Matkę Bożą? W tym, żeby kochać wszystkich ludzi. Bo Pan Jezus kocha wszystkich ludzi. My mamy dzisiaj właśnie taką skłonność, żeby przede wszystkim kochać samych siebie, a później ewentualnie kierować się w stronę tych, którzy nam pasują. A to też nie tędy droga. My mamy kochać wszystkich ludzi. Kiedy ja się nauczę kochać wszystkich ludzi, to wtedy też 5 razy się zastanowię, zanim wejdę w jakąś niewłaściwą relację. Doskonale wiemy, jak łatwo można się wzajemnie poranić. I ludzie po latach potrafią sobie to wypominać. Ile znam takich sytuacji. Przychodzi mężczyzna, przypuśćmy, ma 30 parę lat, jest w związku małżeńskim 8 lat, no i mówi, że odezwała się jakaś dziewczyna z przeszłości, dalekiej przeszłości. No, kiedyś tam byliśmy ze sobą, no, przespaliśmy się tam razem i ona teraz wypomina mi to zło, które gdzieś tam się pojawiło między nami i mówi, że zniszczyłeś mnie, przez ciebie nie mogłam sobie później ułożyć życia. Ty ułożyłeś sobie życie, bo jesteś z tą inną kobietą, ale ja się z tym nie zgadzam i zniszczę ci to życie, nie dam ci spokoju. Więc popatrzcie, jakie te rany nieraz w ludziach są. Więc jeżeli będziemy naprawdę kochać ludzi, to 5 razy zastanowimy się, zanim dopuścimy do jakiegoś zła, szczególnie w kwestii 6. przykazania. Trzeba po prostu kochać tak, jak kocha Pan Jezus. Od Maryi też mamy się uczyć wolności od pychy, od egoizmu. A jednym z przejawów naszej pychy, takim bardzo zakamuflowanym, ale jednak, jest taki moment, kiedy się na przykład żalimy na innych ludzi, kiedy ich osądzamy. Ogólnie to musimy wiedzieć, że sądzenie jest zarezerwowanym prawem, wyłącznym prawem Jezusa Chrystusa. Tylko On ma prawo sądzić. Oczywiście zawodowo też kapłani w niektórych wyjątkowych sytuacjach mają prawo dokonywać pewnego rodzaju sądu. Tak na przykład się dzieje w konfesjonale. I tego prawa oczywiście nie wolno kapłanom zabierać. No to jest po prostu też związane z tą posługą konfesjonału. Ale jeżeli będziemy starali się uwolnić od takiej postawy osądzania innych, to będzie to najlepsza droga do odzyskania równowagi uczuć. Problem z równowagą uczuć jest dopóki ciągle kogoś osądzamy, oceniamy, oskarżamy. Lekarstwem na to jest prosić, modlić się o miłość. Miłość, jaką miał Jezus. Mądrą miłość. Modlić się też o pokorę, o uwolnienie od pychy.
Bo czyste serce to pokorne serce. Bardzo często o tym mówi Pan Jezus do świętych i do mistyków. Pokorne serce to jest takie, które nie ocenia, nie sądzi. A przeciwieństwem czystego serca jest serce pyszne. Ono w ogóle będzie kochać tylko samego siebie. Nie kocha innych ludzi. No i kolejna bardzo ważna sprawa, której możemy uczyć się od Maryi, to jest jak trwać w ciszy. Bo tam, gdzie jest hałas, tam czystości nigdy nie będzie. A co nam dzisiaj tę ciszę odbiera? No przede wszystkim troski i zmartwienia. Mnóstwo trosk i zmartwień. Ogólnie to też, myślę, że to się przyda zwłaszcza klerykom, kiedy będą rozmawiali na te tematy, ale też myślę, że i wam. Kiedy pojawiają się grzechy nieczystości? Kiedy jest stres? Kiedy jest przemęczenie, przepracowanie albo rozleniwienie? To są takie trzy sytuacje. No i oczywiście, kiedy nie ma tej wewnętrznej ciszy. A brak wewnętrznej ciszy często wynika z takiego zatroskania się. Za dużo mam na głowie, za dużo problemów. I trzeba prosić Pana Jezusa o tą wewnętrzną ciszę. Ona przyjdzie wraz z zaufaniem. Jeżeli potrafimy zaufać Jezusowi, że On się nami opiekuje, to wtedy też w nas zacznie pojawiać się cisza. Właśnie u świętych i u mistyków wewnętrzna cisza zawsze szły w parze z zaufaniem względem Pana Jezusa. I oczywiście owocem tego było czyste serce. A więc oddawajmy się Panu Jezusowi w opiekę. Pan Jezus mówi do każdego z nas: włos z Twojej głowy nie spada bez wiedzy Boga. I możemy teraz wyliczyć mnóstwo problemów, które dzisiaj mamy, od najważniejszego do najmniejszego. I możemy sobie pomyśleć, to Ty, Panie Jezu, o tym wiesz i nic nie robisz? A skąd wiesz, że On nic z tym nie robi? Może robi, a może dopuścił to na Ciebie z jakichś przyczyn, z jakichś celów. Tego nie wiesz, ale musimy zaufać. Pan Jezus naprawdę się o nas troszczy. I wtedy może w nas się pojawić taka cisza. Kiedy ta cisza będzie, będzie też czystość. Tak więc być wolnym od zatroskania, być wolnym w ogóle, w każdej okoliczności życia. Być wolnym to znaczy wszystko zrzucać na Jezusa. To nie znaczy, że nic nie robię, bo podejmuję to, co jest moim obowiązkiem, moim pracą, ale ufam, że Pan Jezus to prowadzi. Na pewno pokusa nieczystości dotyka głównie ludzi żyjących w zamęcie, w trosce, w niepokoju. No i ostatnia rzecz z wielu, którą możemy też uczyć się od Matki Bożej, czyli trwać w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Prosić Go, żebyśmy się nigdy od Niego nie odłączali. I w zabawie, i w pracy, i na modlitwie. Jeśli będziemy to robić, to gwarantowane nie dojdzie do żadnych upadków. Nasze serce będzie zawsze czyste. Na przykład, no właśnie, ktoś jest zaproszony na jakieś wesele, na dyskotekę, na jakąś zabawę, to warto wtedy się pomodlić, mówić: Panie Jezus, bądź ze mną, baw się ze mną. To znaczy, staram się bawić tak, jakby przy mnie był Pan Jezus. Być w zjednoczeniu z Panem Jezusem to też, tak jak mówili niektórzy święci, wyrazić zgodę na to, że to, co robię, mogę robić w obecności Jezusa Chrystusa. Wyobrażam sobie, że On przy mnie jest. Trwam w Jego obecności. Wystarczy pomyśleć sobie, włączając komputer z niewłaściwym jakimś tam kanałem czy coś, czy jestem w stanie oglądać to samo, wyobrażając sobie, że obok mnie siedzi Jezus. Ty nie tylko wyobrażaj sobie, że siedzi Pan Jezus, tylko wzbudzaj w sobie pewność, że On siedzi, bo On tam jest przy tobie. Bo On tam jest, On jest obecny obok nas w każdej chwili naszego życia. Tylko po prostu trzeba o tym myśleć. No niektórzy, walcząc o tę czystość, to robią wprost tak, że na przykład na tym ekranie komputera czy coś, właśnie jakiś tam obrazek sobie święty Pana Jezusa stawiają przed sobą i bardzo dobrze. To jest jeden z takich bardzo skutecznych sposobów, no, uczenia się tego, że jestem cały czas z Panem Jezusem. Z Nim razem w pracy, na modlitwie. Pan Jezus wprost mówi na wielu miejscach Ewangelii: cokolwiek czynicie, czyńcie ze mną, trwajcie ze mną. Beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. A więc jeszcze raz, trwać razem z Panem Jezusem, pracować razem z Panem Jezusem, bawić się razem z Nim, nie porzucać swoich obowiązków, nie myśleć, Jezus to zrobi za mnie na przykład, nie wiem, mam jakąś pracę do napisania czy coś, siadam, ale piszę razem z Nim. Żyję razem z Nim. Oczywiście to wszystko, co teraz mówię, naśladowanie tak heroicznie Matki Bożej, świętych, będzie rodziło sprzeciw. Najpierw nas samych, bo nasza natura jest bardzo łomna i nieskora do,
takiego dość szorstkiego traktowania samego siebie będzie rodziła sprzeciw naszych bliskich. Przekonaliście się już na pewno, albo przekonacie się, że jeżeli chcemy naprawdę w nasze życie wprowadzać elementy świętości, to natychmiast diabeł postawi na naszej drodze ludzi, którzy nas wyśmieją, zniszczą, podepczą. Wszystko po to, żeby nas zniechęcić. Tak po prostu będzie. Pan Jezus zapowiedział, że tak właśnie będzie. Pan Jezus wprost mówił o tym, że my, którzy chcemy za Nim iść, nie możemy być z tego świata. Wybrani przez Pana Jezusa nie są z tego świata. W czasie ostatniej wieczerzy. Słynna modlitwa Pana Jezusa. Modli się za tych, którzy od tej pory nie będą z tego świata. Co to znaczy świat? W znaczeniu biblijnym świat to jest jakby właśnie ta przestrzeń grzechu. Świat w Biblii jest przestrzenią, w której działa zły duch. Jest świat Boga i jest ten świat ludzi, świat grzechu, świat upadłych duchów. Jest prawo Boże i jest prawo świata, ułomne, niesprawiedliwe. A my, którzy chcemy iść za Panem Jezusem, nie możemy mieć nic wspólnego ze światem. I to ma być nasza stała reguła postępowania. Nic wspólnego ze światem. A więc jeżeli świat mówi, wolno ci, możesz, tak wszyscy robią, no to już z zasady wiemy, że tego nie wolno, że Pan Bóg mówi inaczej. A jak nie wiem, jak mówi Pan Bóg, to mam się dowiedzieć, co na ten temat mówi Pan Bóg. Zapytać księdza w konfesjonale, otworzyć Pismo Święte, katechizm i tego się trzymać. Nic wspólnego ze światem. Kategoryczne. I to jest słowo nic, które po prostu jest totalnie podkreślone. Nie ma żadnych tutaj kompromisów. Nic. Na pewno jest to bardzo trudne. Na pewno. Jezus o tym wie, że nasza ludzka, słaba natura nie jest w stanie już na samym początku wszystko przyjąć z tego, co Pan Jezus od nas pragnie. Ale Jezus przede wszystkim chce, żebyśmy wzbudzali w sobie takie pragnienie, żeby to prawo stosować w naszym życiu. A więc Pan Jezus ocenia nas nie za skuteczność tego życia, ale za pragnienie takiego życia, pójścia za Nim, za próby. Próbuj, chociaż ci się nie jeden raz, niestety, noga powinie. Tytuł naszego spotkania. Upadasz, wstajesz, przygrywasz, kiedy się poddajesz. Nie przejmować się za bardzo tymi upadkami, bo niestety one będą. One są częścią naszej natury. Ale chcę się podnosić i chcę iść za Panem Jezusem. Nie poddaję się. I za taką postawę Pan Jezus nagradza. Tak więc, jakby to wszystko w jednym zdaniu powiedzieć, nasze ciało ma być na ziemi, ale serce i dusza mają być przy Panu Bogu. W tym świecie, świecie Bożym, w Królestwie Niebieskim. I jak najczęściej o tym myśleć, wzbudzać w sobie taką myśl o niebie, o nagrodzie w niebie. Jest wiele pięknych świadectw, mistyków, świętych, co tam nas czeka. Ja często lubię sobie do tego wracać, czytać, troszkę się tym inspirować, bo to daje takie dobre natchnienie, prawda, że no jeżeli tam jest taka nagroda, no to czy warto ją stracić dla tych kilku chwil, lat, przyjemności w cudzysłowie na ziemi? No ludzie potrafią naprawdę nieźle sobie w życiu nagrzebać, no tracąc tą jedność z Bogiem, ryzykując nagrodę wieczną, no dla tych paru chwil na ziemi. Także no to już jest coś bardzo, bardzo złego. Co do tej słabości, właśnie przypadek, nie przypadek, ale Pan Jezus tak prowadzi nieraz, że jadąc tutaj dostałem SMS-a od kogoś z cytatem Pana Jezusa. I on jest świetnym komentarzem do dzisiejszego spotkania. A ta osoba nie wiedziała, że ja jadę na to spotkanie. Dałem człowiekowi słabą naturę, by przylgnął do mnie i we mnie szukał oparcia i mocy. Pragnienie powstania to już wołanie o pomoc. To już zwrócenie się do mnie, bo wszelkie dobro i wszelka prawość pochodzą ode mnie. Wszystko, cokolwiek spotyka człowieka, co z nim się dzieje, może być wykorzystane ku dobremu, ku jego dobru i ku dobru innych. Tak więc niektórzy z nas właśnie tak się załamują łatwo. No nie udaje się z tą czystością. No bardzo bym chciał, no niestety jestem zbyt słaby. Ale pamiętajmy, Pan Jezus patrzy przede wszystkim na nasze pragnienie. Czy wtedy wołamy Go o pomoc? Czy raczej właśnie skupiamy się na sobie? No nie dam rady, koniec, jestem najgorszy. No, szatan się wtedy cieszy, bardzo się cieszy. On inspiruje właśnie to, żeby się użalać nad samym sobą. Czy bardziej się skupiasz na tym, żeby wołać Jezusa o pomoc? Jezu, jestem w upadku, pomóż, ratuj. I to pragnienie powstania,
To jest wołanie o pomoc, to jest modlitwa i tego właśnie Pan Jezus od nas pragnie. I kiedy ktoś w tym momencie zwraca się do Pana Jezusa, to już to jest świadectwo, że ten człowiek żyje Bogiem, że działa w nim Duch Święty. Bo to pragnienie wołania o pomoc już samo w sobie pochodzi od Pana Jezusa. Także taki bardzo, bardzo budujący fragment. Co dalej? Pan Jezus więc chce, żebyśmy się odcięli od tego świata. Nie mieli nic z nim wspólnego. Nie mieć nic wspólnego ani ze światem, ani z szatanem, który jest, no niestety, panem tego świata. I to jest też niestety problem współczesnego świata. Problem kompromisów z grzechem. Właśnie. Do którego momentu mogę sobie na coś pozwolić? Gdzie ten grzech się zaczyna, a gdzie się kończy? A Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, nie można dwom panom służyć. I w momencie, kiedy niestety żyjemy w takim kompromisie z grzechem, to stajemy się letni. I Pan Jezus mówi, że letnich wypluwam. To nie jest droga, którą Pan Jezus, którą chce, żebyśmy szli. To jest dramat, kiedy na przykład chodzimy po kolędzie i no niestety odwiedzamy też te różne rodzaje związki nieformalne, po rozwodach i tak dalej. I oni wiedzą, że to jest życie w grzechu, ale trwają w tym grzechu. No mówią, kochamy Pana Boga. To czy można kochać Pana Boga i biczować Go równocześnie? Stoję nad Jezusem, biczuję Go i kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu. No tak się dzieje, kiedy grzeszę. No, biczuję Pana Jezusa. No nie może tak być. To jest właśnie istota kompromisu z grzechem. Także unikać tej letniości, że z jednej strony służę Bogu, a z drugiej strony służę szatanowi. Taka postawa nigdy nie doprowadzi do zjednoczenia z Panem Jezusem. I trzeba po prostu stawać w prawdzie. Bardzo być radykalnym w tych tematach. Dalej Pan Jezus też mówi, żeby pierwsze przykazanie stawić na pierwszym miejscu. Kiedyś gdzieś napisałem w takim artykule, że częstym problemem osób, które grzeszą przeciwko szóstemu przykazaniu, jest też grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I wiem, że tam ileś osób się oburzyło, że jak można łączyć te dwa przykazanie. No ale tak jest, bo często niestety pewna osoba nagle w moim życiu staje się takim Bogiem, bożkiem i ze względu na tę osobę, no na przykład zdradzam Pana Jezusa jako kapłan, czy mąż zdradza własną żonę, żona zdradza swojego męża, bo nagle jakaś tam inna osoba staje się takim bożkiem. To jest to. Ale też zwróćmy uwagę na to, że można być w normalnym małżeństwie, w narzeczeństwie, ale zarazem można grzeszyć przeciwko pierwszemu przykazaniu. I co jest takim znakiem, że ten grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu się pojawił? To jest właśnie nadmierna zazdrość i nadmierne przywiązanie. Wiele osób ma z tym problemy. Dlatego też trzeba prosić Pana o oczyszczenie z tego grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nadmierna zazdrość, nadmierne przywiązanie. Chłopak, dziewczyna, obiekt mojej miłości staje się moim bożkiem. No i zdajemy sobie sprawę z tego, że taka miłość oczywiście nie jest czysta. A jeżeli nie jest czysta, no to bardzo łatwo wejdzie grzech nieczysty. I tak właśnie niestety często jest, że ze względu na tą tak zwaną miłość do tego chłopaka czy do tej dziewczyny powoli zaczynamy odchodzić od Pana Boga. Chcę tak udowodnić tą w cudzysłowie miłość, że jestem w stanie no, rezygnować też ze swoich zasad. Pojawia się grzech, później grzech ciężki, no i trudno wyhamować. Pan Jezus też ostrzega. Ostrzega przed kłamstwem, a najbardziej przed samookłamywaniem się. Wielu ludzi dzisiaj ma z tym też problem. Okłamujemy się. Szatan za tym stoi, bo on jest ojcem kłamstwa. W jaki sposób nas okłamuje? Na przykład wmawiając nam, nie jesteś przez Boga kochany, jesteś gorszy, popatrz. Jedni mają dwoje oczu tu, a ty masz jedno oko tu, a drugie tam. Jest taka kobieta, która ma taką piękną figurę, popatrz na swoją figurę, prawda? Jest taki chłopak, który jest tak inteligentny i w ogóle ma taką pracę, a ty tego nie masz, popatrz. Jesteś gorszy, Bóg ciebie nie kocha, Bóg ciebie pokarał. Tak mówi zły duch. Także na pewno jest dzisiaj problem wielu ludzi, którzy mają niską samoocenę, nie potrafią siebie kochać. I bardzo często tych ludzi właśnie dotyczy grzech nieczystości. Także też taka podpowiedź dla kleryków, jak będą spowiadać, że jeżeli ktoś ma przez długi czas problem z nieczystością, warto podpytać, a jak ty patrzysz na samego siebie? Czy ty potrafisz kochać samego siebie? Czy ty widzisz swoją własną wartość, czy też nie? Warto o to zapytać.
Niska samoocena zawsze bierze się z takiego poczucia, że przed Bogiem jestem niewiele wart. Może ona wynika też z grzechów, w których żyłeś, w których jesteś od wielu lat. I coraz niżej na siebie patrzysz, coraz gorzej siebie oceniasz. Nie potrafisz uwierzyć, że Pan Jezus ciebie kocha. A więc na to trzeba uważać. Trzeba gdzieś tak na nowo uwierzyć w to, że Pan Bóg mnie kocha, że jestem przez Boga kochany. Postarać się zrozumieć, co to znaczy, że jestem przez Boga kochany, że Bóg jest miłością. Bo kiedy mówimy, że Bóg jest miłością, no to nie oszukujmy się, ale to jest jakiś frazes dziś. Ciągle o tym słyszymy. I nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, na czym właściwie to polega, że Bóg jest miłością. No Bóg mnie kocha i co z tego? Czy to zmieni moje życie? No ma zmieniać moje życie, ale nie zmienia, bo nie rozumiemy, na czym polega ta miłość. A nie rozumiemy, na czym polega ta miłość, bo niestety my mamy takie wyobrażenie miłości, jaką samą doświadczamy. A my doświadczamy póki co przeważeń tej miłości, jaką daje nam człowiek. A zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest miłość bardzo ułomna. Prawda, my doświadczyliśmy miłość po raz pierwszy od własnych rodziców. I wielu z nas niestety nie otrzymało tej miłości w taki sposób, że może powiedzieć, że to jest wzór miłości. Nawzajem potrafimy mówić do siebie, kocham cię, i następnego dnia bardzo poranić. I kiedy słyszymy, że Bóg jest miłością, to od razu nam się przykleja wspomnienie o tej miłości, którą gdzieś w życiu doświadczyliśmy i później wiązała się z cierpieniem. I dlatego nie dowierzamy Bogu, że Jego miłość jest totalnie inna, bo Bóg jest totalnie inny. Ale jednak Bóg nas kocha miłością totalnie inną niż potrafią ludzie kochać. Dlatego warto modlić się o doświadczenie Bożej miłości. Im bardziej uważasz, że jesteś gorszy od innych, im bardziej wierzysz w to, że jesteś nic nie wart, to tym bardziej módl się o doświadczenie Bożej miłości. Każdy z nas powinien się o to modlić. Jeśli poczujesz, że Bóg ciebie kocha i napełni cię tą swoją miłością, to zobaczy, że nie będzie problemów z grzechami nieczystości i że twoje serce będzie zdolne do tego, żeby kochać innych ludzi. Bo to jest jeden z owoców doświadczenia Bożej miłości. Odczuwam swoją wartość, nabieram przekonania o swojej wartości i coraz bardziej widzę, że inni ludzie też mają swoją wartość. Coraz mocniej potrafię ich kochać, bo wiem, że przecież tak samo Bóg ich kocha. Tak więc wielka sprawa, o której warto pamiętać. No i dalej, żeby nie mieć nic wspólnego z tym światem, który jest zatopiony w grzechu, trzeba odciąć się od tego, co jest jakby źródłem zła w tym świecie, czyli od przyczyny grzechów nieczystych. No tutaj nie muszę wymieniać, bo doskonale zdajcie sobie sprawę, jak ten świat współczesny jest zatruty. Trudno jest w ogóle dzisiaj włączyć telewizję, żeby nie trafić na coś, co później może w nas pracować i wydawać złe owoce. Dlatego coraz więcej ludzi w ogóle decyduje się, żeby rezygnować z telewizji, z komputera, z internetu. Jeżeli już korzystają, to naprawdę starają się narzucić jakąś taką dyscyplinę, że na przykład korzystają z tego komputera czy z internetu tylko w miejscach publicznych, tylko w towarzystwie osób trzecich. Jak telewizor, to tylko w konkretnych momentach, kiedy minimalizują niebezpieczeństwo kontaktu z treściami nieczystymi. Ale bez tego odcięcia się od tego, co jest źródłem zła, grzechu, no to też trudno walczyć o czystość. I to jest taka rzecz, o której ja często staram się przypominać konfesjonale. Kiedy ktoś mówi, że przez długi czas powiada się z grzechów nieczystych, że na przykład to jest problem pornografii, to ja pytam, no ale ty masz cały czas w domu ten komputer? No tak. No to ty z tego nie wyjdziesz, dopóki ten komputer jest. Bo to jest sytuacja, jaką przeżywa alkoholik, który jest uzależniony od wódki, ale w domu cały czas ma szafkę pełną wódki. On z tego nie wyjdzie, dopóki ta woda będzie. Będzie go kusić. Trzeba na jakiś czas odciąć się, wyprowadzić ten komputer, wyrzucić, oddać komuś innemu. Może zniszczyć, może na tydzień, może na miesiąc, może na rok. Tyle, ile trzeba. Ale jeżeli tego nie odetniesz, będzie problem. Dzisiaj to jest zresztą nie tylko sprawa komputera, telefony komórkowe, czasami jakieś tam książki i tak dalej. No tych przyczyn grzechów nieczystych jest naprawdę dużo. Ale to nie tylko przedmioty, czasami to jest osoba, bardzo konkretne osoby, jakieś złe znajomości, prawda? Ktoś jest właśnie w takiej grzesznej relacji z kimś. I dopóki podtrzymujesz z tą osobą kontakt, to nie wyjdziesz z tego. To niestety jest cały czas. To szatan wykorzysta słabość obojga z was, żeby doprowadzić do grzechu. Naprawdę trzeba w pewnych sytuacjach odciąć się całkowicie od tych osób, bo inaczej będzie źle. Tego chce Pan Jezus od nas.
Tak więc Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że czyste serce będzie wtedy, kiedy będzie czyste ciało. A czyste ciało będzie wtedy, jeżeli ta przestrzeń wokół nas będzie czysta. A to, co złe, musi zostać spalone, odcięte. W wielu fragmentach Pan Jezus mówi bardzo radykalnie. Lepiej, żeby ta ręka została odcięta, oko wyłupione, niż żeby całe ciało miało być wyrzucone do piekła. Pozbyć się tego, co jest przyczyną zła. O, szatan będzie namawiał, to jest niezbędne i to jest potrzebne. Nie iść za tym. I dalej Pan Jezus mówi o tym, że mamy wejść w przestrzeń walki. No, jesteśmy ogólnie powołani jako chrześcijanie do tej walki. Nie da się przejść przez życie nie walcząc. A dzisiaj jest wielka walka. Pan Jezus mówi, wielka walka o człowieka, o jego ciało, serce, duszę, umysł z siłami ciemności. I dopóki będziemy żyli w takim przeświadczeniu, że tak naprawdę szatana nie ma, albo że on się nami nie interesuje, to tak naprawdę przegraliśmy. To jest strategia złego ducha na dziś. Wmówić, że nie istnieje, albo że nie ma żadnej walki. Jeżeli ktoś namówi o jakiejś takiej walce, to znaczy, że ma problemy psychiczne i jego trzeba zamknąć w psychiatryku. No, także... No dobra, można iść w takim kierunku i sami ani się obejrzymy i już przegraliśmy. My mamy jednak słuchać Pana Jezusa. Pan Jezus wielokrotnie przypomina nam o tym, że ta walka o nasze dusze toczy się cały czas, dopóki jesteśmy na ziemi, dopóty będziemy cały czas w kręgu zainteresowania złego ducha. I naszą odpowiedzią na to, co się dzieje, ma być takie bardzo stanowcze i radykalne opowiedzenie się po stronie Jezusa Chrystusa, Jego zasad, przykazań. Ma być nasza walka, codzienna walka o godność i świętość, naszą własną, naszego ciała. Bo nasze ciało jest świątynią Bożą, tak pisze Słowo Boże. Jest mieszkaniem duszy i dlatego nasze ciało jest święte. To nie jest jakiś pusty przedmiot, to nie jest zabawka. Nasze ciało zostało nam dane jako mieszkanie naszej duszy, wielki skarb. A więc trzeba modlić się o to, żebyśmy potrafili zachować to nasze ciało jako czyste, nieskalane, święte. Więc szanować ciało swoje, szanować ciało drugiego człowieka. A tym orężem w walce, bez którego nie sposób wygrać tę walkę, ma być oczywiście modlitwa. Zacząć trzeba od modlitwy do Ducha Świętego, bo to On nas uzdalnia do jakiejkolwiek walki. Mamy teraz rok Ducha Świętego, modlimy się do Ducha Świętego, poznajemy Ducha Świętego. I tak też myślę doświadczenie wielu kapłanów, że najskuteczniejszą pomocą osobom, które zmagają się o czyste serce, jest doprowadzić ich do stałej, regularnej modlitwy do Ducha Świętego. I Duch Święty tak poprowadzi ich działaniami, ich życiem, wyborami, myśleniem, że zaczną świadomie wybierać, przewidywać, co będzie skutkiem ich działania teraz w przyszłości, rezygnować z tego, co złe. Bo Duch Święty jest w nas motorem wszelkiego dobrego działania, odcinania się od zła, pragnienia świętości. Jeśli tego Ducha Świętego nie będzie, no to co ma być tym motorem? Co będzie tym paliwem? No nic. Jest dzisiaj wiele takich działań, które mają działać na podświadomość. Jak to się nazywa, bo mi słowo wyleciało. To jest takie bardzo coaching czy coś, ale to nie chodzi mi o to, że może mi się to zaraz przypomni. Takie autosugestie, motywacja, działanie motywacyjne, właśnie. Motywować, tak? Stawiam sobie cel, zmierzam do tego celu. Ale to jest za mało. To jest za mało. To są jakieś takie czynniki ludzkie. My mamy przede wszystkim mieć tę siłę, która pochodzi od samego Boga, od Ducha Świętego. Każda motywacja jest niestety, ludzka motywacja jest ułomna i bardzo szybko zabraknie nam siły, żeby podjąć to, co ma być niby dobre w naszym życiu. Trzeba przywoływać sobie, że Ducha Świętego mamy od samego chrztu. Bo niektórzy mówią, że ja bym chciała tego Ducha Świętego, ja bym chciała tego Ducha Świętego, co ja mam zrobić, żeby tego Ducha Świętego mieć? A byłaś ochrzczona, byłeś ochrzczony? No byłem, no to masz tego Ducha Świętego, o co chodzi. No ale ja słyszałem, że trzeba się jakoś otworzyć na Ducha Świętego. No może ma ksiądz jakiś klucz? No fatalne, prawda? No, złą robotę niestety często, czasami, no, wykonują różnego rodzaju grupy, które modlą się nad kimś i mówią, no otwórz się bardziej, ty jesteś zamknięty na tego Ducha Świętego, jesteś zamknięty. No i po prostu, jak coś takiego słyszymy, to można się załamać. No jak można komuś coś takiego mówić, wmawiać? No masz tego Ducha Świętego od chrztu świętego, koniec i kropka.
tylko po prostu uwierz, że go masz i że trzeba go wykorzystać tak, jak w Szreku ktoś groził, że mam smoka i nie zawaham się go użyć. I tak samo jak szatan atakuje, to możecie mu powiedzieć, mam Ducha Świętego i nie zawaham się go użyć. Tak? I mamy go używać. Tak więc nie bać się otwierać do i modlić do Ducha Świętego, żeby pomagał nam panować nad sercem, ciałem, zmysłami. Tego pragnie od nas Pan Jezus. Wielu odkrywa teraz piękne, wspaniałe modlitwy. Poza modlitwą do Ducha Świętego. No, różaniec, potężna, wspaniała modlitwa, najskuteczniejsza w walce z szatanem, albo różaniec do kwadratu, czyli modlitwy pompejańskie, pompejanka, koronki do Bożego Miłosierdzia. Ostatnio wspaniała, odkryta na nowo nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Niesamowicie skuteczna w walce ze słabościami, szczególnie grzechami nieczystymi. Jeszcze dzisiaj będzie tutaj takie świadectwo jednej dziewczyny, o to ją prosiłem, zresztą sama się udała odkryć w tym temacie, ale to już pod koniec. Ile już gadam? Godzina? Tak, jeszcze ze 3 godziny. A ile macie czasu? Ile jeszcze mogę mówić? Do 25. Do 21. Dobrze, nic nie obiecuję. Dobrze. Znaczy nie, no muszę jeszcze dzisiaj dojechać do Poznania, także... Także. Tak więc na pewno to jest bardzo ważne, żeby się modlić. Bez modlitwy nie będzie czystości. Bez modlitwy nie ma świętości. Nie ma świętości, nie będzie czystości. Nie ma świętego, który by się nie modlił. Jak ktoś mówi, że jest święty, to znaczy, że jest nieświęty. To jest pierwsza rzecz. A druga, jak się nie modli, to nie będzie ani świętości, ani czystości. Diabeł, jak chce człowieka zniszczyć, pokonać, to najpierw odcina go od modlitwy. I to jest tak. I jeszcze bardzo ważna uwaga a propos tego czystego serca, w ogóle czystości. Niestety, ale gdzieś tam odżyły jakieś nurty, fatalne nurty. W internecie niestety widzę, że jest tego coraz więcej, które wmawiają nam, że ciało jest naszym wrogiem i trzeba się z nim obchodzić bardzo surowo. Zaczynają wyławiać na wierzch, wyciągać jakieś pisma sprzed iluś tam set lat, jak to ludzie się torturowali, zadawali sobie pokutę, żeby doprowadzić się do stanu czystości. Czy Pan Jezus tego dzisiaj chce? Nie. Dlaczego tak myślicie, że nie? Dlaczego to nie jest droga na dziś? To Pan Jezus nam dał to ciało, w sensie Pan. No tak, Pan Bóg nam dał to ciało. No ale co, Pan Bóg 300-500 lat temu nie dał nam tych ciał? No też dał. No ale dlaczego wtedy, że tak powiem, było to gdzieś... No, dopuszczone. No, było to najbardziej jednak w tych kręgach kościelnych propagowane. Włosienica, biczowanie się, prawda? Co byś sobie pomyślała, gdybyś przyszła do spowiedzi, przypuśćmy, i ja bym zadał za pokutę, no to tak z 20 razów, tak solidnie po pleckach. No, może coś jest nie tak z tym księdzem. No nie. No nie wolno tak robić. Ale niestety takie zaczynają ruchy odżywać. Nie wolno tego robić. Skąd się to wzięło? Przede wszystkim sam Pan Jezus powiedział to też do Alicji Lęczewskiej, że w przeszłości takie działania były konieczne, bo było w ogóle inne rozumienie ciała, ale dzisiaj no, jednak ta nauka poszła trochę do przodu. Lepiej rozumiemy też sprawy związane z naszą duszą, psychiką, światem uczuć i emocji. Mamy bardzo konkretne narzędzia, jak te problemy rozwiązywać. Nie musimy od razu brać bicza i trzaskać je po plecach. I kiedy cię już boli, to się nie zastanawiasz nad swoimi problemami. Prawda? Więc no może w przeszłości to funkcjonowało trochę inaczej. Dzisiaj korzystamy jednak ze zdobyczy nauki i potrafimy radzić sobie z naszym ciałem, z jego ułomnościami. I jeżeli ktoś ma problem, no nie wiem, czy tam z alkoholem, czy z jakimiś innymi uzależnieniami, to nie zakujemy go od razu w dyby i nie będziemy go tam prać po stopach, aż mu się odechce pić i obieca, że nie będzie pił, tylko pracujemy nad nim. Więc dzisiaj przede wszystkim odkrywamy właśnie nasze ciało, które otrzymaliśmy od Pana Boga w darze. Jest elementem naszej natury i nie można zwalczać i okaleczać własnej natury, ale mamy ją uświęcać, czyli poddawać Bożemu działaniu. Oddawać swoje ciało Bogu, uświęcać je, uświęcać własną naturę. To jest ta droga na dziś. Uświęcać swojego ducha, psychikę, świat, uczyć emocji, wprowadzać Pana Boga. Uczymy się żyć w harmonii, czyli troszczyć zarówno o świętość ciała, jak i świętość dusz. Nie odrzucamy tego ciała, nie traktujemy jako wroga. I Pan Jezus tak mówi do nas, żeby tak żyć,
i utrzymywać swoje ciało czyste, jakby miało zaraz zostać wzięte do nieba. Tak właśnie mamy podchodzić do czystości serca, czystości ciała. Kiedy szatan kusi do grzechu nieczystego, to pomyśleć sobie, a gdyby mi Pan Bóg zafundował w niebo wstąpienie teraz, to tak łysło byłoby teraz tymi grzechami iść do nieba. A dobrze jest tak właśnie sobie pomyśleć, prawda, że mamy troszczyć się o tą czystość, świętość ciała. A troszczyć się będziemy o to wtedy, kiedy będziemy starali się odcinać od złych pragnień, wyobrażeń. To wszystko będzie możliwe, jeżeli nasze serce będzie czyste. I możemy wprost powiedzieć, że ten dar zostanie nam dany. Na początku to będzie dyscyplinowanie się, taka bardziej świadoma walka, ale później to będzie takie naturalne. I człowiek nie będzie się tak spinał, że w każdym momencie musi się kontrolować. To po prostu mu będzie przychodziło bardzo naturalnie. Czyli nawet może otrzymać taki dar, taką łaskę, że pomimo tego zalewu tych wszystkich śmieci, które są wokół nas, jest w stanie przejść normalnie przez miasto, wejść do saloniku prasowego, włączyć na chwilę telewizor, wejść do kina. Oczywiście nie o to chodzi, żeby właśnie oglądać te sceny i uważać, że to na mnie nie działa, bo będzie działało i będzie zawsze szkodziło. Ale jeżeli będą sytuacje, w których nie pragnęliśmy tych złych jakichś tam obrazów czy bodźców, to one nas nie ruszą. Tak Pan Bóg otoczy troską nasze ciało, że ono będzie chronione. Ale mówię, warunek, nie wolno się narażać na to zło. Bo dzisiaj też niestety są ludzie, którzy w drugą stronę, że nieważne co oglądam, nieważne co czytam, i tak Pan Jezus się o mnie troszczy i właściwie pójdę do spowiedzi, wszystko jest w porządku, tak, tak ma być. Nie, tak nie może być. Nie wolno się narażać na to zło. Ale jeżeli niezależnie od nas to zło gdzieś nas dotknie, to ono się w nas nie zakorzeni, nie przylepi. Po prostu odbije się od nas i już. Tak więc, już jakby podsumowując tę część, pamiętajmy, że kiedy Pan Jezus mówi o czystym sercu, to tak naprawdę to serce jest symbolem naszej duszy. Kiedy mówi o tym czystym sercu, to tak naprawdę chce czystej duszy. I wiadomo, czysta dusza to jest sprawa konfesjonału, częstej spowiedzi świętej, wrażliwego sumienia, nie nadwrażliwego, ale wrażliwego sumienia, troski o to, żeby nic w nas nie było co złe. Mamy troszczyć się o czystą miłość, nie bać się kochać drugich ludzi, nie uciekać, nie bać się przed miłością. Wielki problem, ale już nie chcę go poruszać. Lęku przed wchodzeniem w związki różnego rodzaju małżeństwa, bo boimy się kochać, bo boimy się, że nas ktoś porani. Pan Jezus nas uchroni także przed tym lękiem. Kochać, bo jesteśmy do tego powołani, kochać całym sobą i w tym wszystkim być świętym. Tak więc drogą naszego powołania jest miłość, czystość, prostota życia i serca. To wszystko, co teraz mówiłem przez tą godzinę, dałoby się podsumować właśnie w tych czterech zasadach drogi naszego powołania. Miłość, czystość, prostota życia i serca. Objagnij prostsze życie, nie komplikować sobie życia. Dzisiaj problemem i odpowiedzią Pana Jezusa na różne problemy jest nie komplikuj sobie życie, prawda? Bo taka jedna dziewczyna właśnie gdzieś znalazła sobie faceta za oceanem, jest cudzoziemcem, nie chcę podawać tam narodowości, bo wyjdzie, że jestem rasistą czy coś. Ale Pan Jezus na to odpowiada, nie komplikuj sobie życia. Masz tu chłopa za płotem, nim się tam zainteresuje. Po co komplikujesz życie sobie, teściom przyszłym, będą się polskiego uczyć? No nie będą. Także nie komplikować sobie życia. Prostota życia właśnie i prostota serca. To jest właśnie to. I teraz taka kolejna część, mianowicie tak, to wszystko, co sobie powiedzieliśmy, jest bardzo ważne. Ale no, zdajemy sobie sprawę z tego, że my, niektórzy z nas na pewno tak chcą żyć i może doświadczają tego. Jednak ciągle widzimy, że coś jest nie tak, że cierpimy po prostu w tych właśnie sferach. A dzieje się tak dlatego, ponieważ no, Pan Jezus nas nieustannie oczyszcza. Bo też bycie świętym to poddać się temu oczyszczeniu, które pochodzi od Pana Jezusa. To jest zgoda na oczyszczanie. Pan Jezus będzie nas oczyszczał. No, nieraz aż do samej śmierci. A więc kiedy mówimy, Panie Jezu, daj mi czyste serce, daj mi czystą miłość, daj mi czystego męża, czystą żonę, spraw, żebym był czystym mężem, czystą żoną, czystym kapłanem, to kiedy się o to modlę, to tak jakbym się modlił, Panie Jezu, zgadzam się na to, żebyś mnie oczyszczał, żebyś oczyszczał moje serce. A każde oczyszczanie boli. Nie ma inaczej. Nie da się inaczej.
I nie bójmy się tego, chociaż jest naturalnym ten lęk przed tym oczyszczeniem, jakaś forma niezgody przed cierpieniem, ale starajmy sobie wtedy uzmysłowić, że jest to zawsze łaska i narzędzie miłości. Jeszcze raz tutaj przerywam i powtarzam, to wszystko, co ja mówię, to nie jest moje. To jest najczęściej to, co Pan Jezus mówi do mistyków, do świętych, najwięcej z Alicji Lęczewskiej, żeby ktoś nie pomyślał, że ja się wymądrzam. To są wszystko słowa, które Pan Jezus mówił do świętych. I Pan Jezus mówi, nie bać się tego oczyszczenia. To są narzędzia mojej miłości i to są wielkie łaski. Tak więc jeżeli trwasz w tej czystości, ale zarazem bardzo cierpisz z wielu powodów, bo chcesz tego czystego serca, to podziękuj Panu Bogu za tą łaskę. Nie buntuj się. Nie bój się tego. Zwróćmy uwagę, idziesz do dentysty. Ząb ciebie boli. Więc żeby ten ząb był zdrowy, co trzeba zrobić? Trzeba zgodzić się na ból, który zada ci dentysta, bo inaczej nic z tego nie będzie. Boisz się bólu, który zada ci dentysta? Okej, ale będzie cię ten ząb bolał długo. Tak długo, jak nie pójdziesz do dentysty. Tak więc zgodzić się na ten ból, który zada tobie Bóg, ale właśnie po to, żeby ciebie oczyścić, żeby inny ból nie pojawił się w tobie, ale to będzie taki ból, który może ciebie zabić. Więc co może być tym oczyszczeniem, które Pan Bóg na nas dopuszcza? Często mogą to być różnego rodzaju, na przykład niepowodzenia, porażki, bo to nas chroni przed pychą, źródłem nieczystości, źródłem, tym zatrutym źródłem, które zatruwa nasze serce, to jest nasza pycha. Więc najskuteczniejszym lekarstwem na pychę jest właśnie pokora, są niepowodzenia, są porażki. Bo sukcesy z reguły przeszkadzają rozwojowi dusz. One rodzą pychę, próżność, wzrost egoizmu. Taki człowiek zaczyna kochać samego siebie, nie jest zdolny do kochania innych ludzi. A jak go tak Pan Bóg parę razy zrówna z ziemią, sprasuje, no to już wtedy jest o wiele łatwiej. Tak więc dobrze jest właśnie wchodzić w związki z osobą, która jest pokorna. I nie wiem, czy na przykład dziewczęta, czy chłopaki robicie sobie takie listy. Znaczy wiem, że robicie, bo wiem, że jaki ma być ten mój idealny mąż, idealna żona. I czy na pierwszym miejscu jest pokorny, pokorna? Czy ktoś z was tak sobie założył? Szczerze niech się przyzna, że pokora. Tak, fajnie. A masz chłopaka, męża? Nie masz. No ale... ale w duchu proszę. Bardzo dobrze. No. Jest szansa, że Pan Bóg ci odpowie na to. Właśnie pokorny człowiek to jest na pewno idealny wskaźnik, czy tam będzie czystość, czy będzie świętość, możliwa świętość. Bo mówimy, tu nie tylko chodzi o czystość, tylko o świętość, o zdolność do kochania. Tak jak kochał Pan Jezus. To powiedzieliśmy sobie na samym początku. A więc nie bać się też, kiedy Pan Jezus na nas zsyła różnego rodzaju niepowodzenia, porażki, bo one sprawią, że będziemy coraz bardziej pokorni, coraz bardziej zdolni właściwie do czystości, czystego serca, zdolni do miłości. My sprzeciwiamy się i buntujemy, kiedy nam się coś nie udaje. Ale tak naprawdę powinniśmy za to wszystko Panu Bogu dziękować. Tak więc nie ma świętości bez cierpienia. Potrzebne jest wycierpieć, aby dojść do świętości. Bo to będzie taka świętość, której nie będą zagrażały ani uznanie, ani podziw ludzi. Jak ktoś mówi, woła naokoło, jaki to jest święty, trąbi o swojej świętości, to jest od złego ducha. To na pewno od Pana Boga nie pochodzi. Łaski, które budzą podziw u ludzi, a które pochodzą od Pana Boga, to są z reguły takie łaski, którym także towarzyszy cierpienie. Taki człowiek, owszem, robi wielkie sprawy w oczach ludzi, ale też bardzo cierpi. Tylko często o tym też nie mówi. Może tam jakimś wybranym swoim. Często o tym ludzie nie wiedzą, tylko widzą, ale on wielkie rzeczy robi, prawda? A często nie wiedzą, jakie tam... Taki dzisiaj udostępniłem na swoim profilu artykuł o Sopoćce, księdzu Sopoćce. Ile on wycierpiał niesprawiedliwie. Naprawdę to był niesamowicie pokorny człowiek, a ciągle mu zarzucono różne niestworzone rzeczy. Zresztą wielu świętych, ksiądz Dolindo, książka wspaniała, proszę sobie poczytać. To będzie też taki patron, podejrzewam, XXI wieku, wielu kapłanów, nie tylko. Ile ci święci prawdziwi musieli wycierpieć. A jeżeli wszystko idzie ci gładko, nie ma w życiu twoim cierpienia, no to tu bym się bardziej obawiał, czy wszystko jest w porządku.
Tak więc Pan Jezus do nas mówi, cierpienie nie jest ani karą, ani złem. Jest znakiem mojej szczególnej miłości i powołania do bliskości ze mną. Jest znakiem szczególnej miłości i powołania do bliskości ze mną. Teraz trochę cierpisz, że musisz czekać na tego idealnego męża czy idealną żonę. Może nawet już jesteście w tym narzeczeństwie i jest jakieś inne cierpienie, ale może to też jest właśnie jakiś taki dobry znak, dzięki któremu ciągle się modlisz, że jesteś blisko Boga. I wzrasta w tobie to, co dobre. Więc jaka jest droga do świętości, którą pragnie dla nas Pan Jezus? To jest dojść do czystego serca, czystej duszy przez uznanie własnej nędzy i nicości. Uznać, że sam z siebie nic nie potrafię. Musimy uznać, że jeżeli tę czystość mamy, że jesteśmy wolni od grzechów nieczystych, to musimy natychmiast sobie mówić, to jest łaska od Pana Boga. Łaska dana mi od Pana Jezusa. Sam z siebie nie byłbym w stanie do tej czystości. Upadłbym natychmiast. A jeżeli przypisujemy sobie tę łaskę czystości, że to jest owoc mojej dyscypliny, właśnie jakiejś tam motywacji, to jest pułapka. Bardzo szybko dojdzie do wielkiego upadku. I tak niestety często jest. Kiedy nam się wydawało, że już wypracowaliśmy jakąś łaskę, nagle krótka piłka i koniec. Leżymy na samym dnie. Pan Jezus szybko sprowadza nas do parteru. Więc uznać jeszcze raz swoją własną nędzę i nicość. Nieustannie prosić i wołać do Pana Boga. Modlić się o czystość nawet wtedy, kiedy o świętość, kiedy uważasz, że wszystko jest w porządku. No i też formą pewnego oczyszczania są rany, które no niestety zadają nam inni ludzie. To nie znaczy, że Pan Bóg też tego chce. No ale jeżeli dopuszcza to na nas, to też uznajmy, że możemy to wykorzystać ku dobru naszemu, czyli właśnie ku tej pokorze. I trzeba wtedy też uważać, żeby nie wejść w taką perspektywę użalania się nad sobą. Użalania, płakania. Jak mnie ludzie poranili w przeszłości, teraz. No to zamyka też na działanie Pana Jezusa. Wtedy człowiek tak się skupi na tym swoim bólu, że nie widzi obok Pana Jezusa. Nawet nie prosi już później o Jego pomoc. Nie chce poddać się Jego miłości. To może być pewna pułapka. Więc na pewno potrzeba dzisiaj przyjąć to oczyszczenie, które daje nam Pan Jezus, zgodzić się na te różne formy oczyszczenia, które mogą się pojawić też od innych ludzi, ale też umieć krzyżować samego siebie, wyprzeć się samego siebie, ograniczać się w tym szczególnie, co jest złe, ucinać swoją wolę, jeśli może nas poprowadzić w złym kierunku. W liście do Efezjan jest napisane, 5 rozdział. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. I ten wybór świata światłości, to postępowanie, które nieraz będzie nas wiele kosztowało, już jest jakąś formą ukrzyżowania siebie. Bo nie pójdę w jakieś miejsca, gdzie wiem, że one mi nie sprzyjają. Że nie będę spotykał się z jakimiś osobami, że z czegoś tam zrezygnuję. To jest bardzo konkretne ukrzyżowanie, ale tego właśnie Pan Jezus pragnie od tych dzieci, które chcą żyć w światłości. A kiedy człowiek już tę łaskę w jakiś sposób przyjmie od Pana Jezusa, łaskę czystości, to będzie mu o wiele łatwiej przezwyciężać i cierpienia, i przeciwności. Bo czystość pomaga przezwyciężać cierpienia i przeciwności. Są przypadki ludzi, którzy otrzymują jakąś łaskę od Pana Boga, ale po pewnym czasie upadają. I Pan Jezus tych ludzi pyta. Spytaj, ilu trwa przede mną w uwielbieniu i dziękczynieniu, choćby 15 minut dziennie. O właśnie. Czy potrafię uwielbiać Pana Boga i dziękować Mu za to, co jest dobre w moim życiu? Pan Jezus mówi, choćby 15 minut dziennie. I jeśli tej postawy uwielbienia i dziękczynienia nie ma, no to też później bardzo szybko te łaski gdzieś tam są nam odbierane. Tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że no chyba za bardzo sobie je przypisujesz, bo to tak nie jest. Co dalej? Pan Jezus mówi do nas, serce czyste to serce oddane mi zupełnie, bez chowania dla siebie czegokolwiek. Trzeba ciągle trwać we mnie i ciągle ofiarowywać mi wszystko. Swoje ciało, swoją duszę, rozum, uczucia, myśli, słowa, wolę, dosłownie wszystko. Tak Pan Jezus mówi. Czyste serce oddaje mi wszystko. A więc róbmy to, co Pan Jezus prosi.
Codziennie niech to będzie nasza modlitwa. Państwu oddaję Ci moje ciało, umysł, duszę. Jest taka piękna modlitwa zawierzenia ruchu czystych serc, którą sobie odmówimy na koniec i tam właśnie ten element jest. I wielu ludzi na tych rekolekcjach pyta, a o co chodzi z tym oddaniem, bo my tego nie rozumiemy. No to właśnie o to chodzi. Na modlitwie oddaję, to Panie Jezu do Ciebie należy, Ty się tym posługuj. Ty to uświęcaj. Teraz właśnie czytam te cytaty, które gdzieś tam wybrałem z różnych pism, a które Pan Jezus chce do nas powiedzieć i dotyczą naszego tematu. Kolejny cytat. Ufaj, dziecko, po łzach będzie radość. Ilu z nas płacze z różnych przyczyn? Może z powodu własnej słabości, jakichś niepowodzeń i tak dalej. Może chcielibyśmy trochę inaczej to nasze życie, ale Pan Jezus mówi, ufaj, dziecko, po łzach będzie radość. I kolejny cytat. Wybór cytatów był bardzo subiektywny. Po prostu tak mówię, Panie Jezu, to jaki cytat, to tam gdzieś pokaż. No i to są te cytaty. Umiłowałem was i pragnę waszych serc. Pragnę obdarzać, ubogacać, uszczęśliwiać. Chcę dać wam niebo już tu na ziemi. Niebo jest w was, bo ja jestem w was i kocham miłością oblubieńczą, ofiarowującą wam moje królestwo i moją miłość. Na zawsze, na nieskończoność istnienia waszego. No w ogóle jak słyszymy coś takiego jak nieskończoność istnienia naszego, to nam się włączają wszystkie kontrolki. Error, taki napis w starym komputerze. Nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi. Ale nad tym się nie zastanawiajmy. To zostawmy filozofom, którzy i tak na tym sobie połamią zęby. My się skupmy właśnie na tym, co Pan Jezus mówi. Umiłowałem was i pragnę waszych serc. Tak jak ktoś, kto kogoś kocha, chłopak, dziewczyna, mówi, pragnę twojego serca. Tak Pan Jezus wprost wyznaje nam swoją miłość i mówi o tym swoim wielkim pragnieniu, aby dawać nam niebo już tutaj na ziemi. Tylko ono potrzeba tej świętości, otwarcia się na świętość, na to oczyszczenie. To niebo jest możliwe już tu, a niebo jest tam, gdzie jest Jezus, gdzie jest Jego miłość. A kolejny fragment to z kolei z Pisma Świętego, z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, trzeci rozdział. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. No właśnie, więc zobaczmy jeszcze jedną rzecz, że nadzieja, jedna z tych cnót, o której mówi Pismo Święte, wiara, nadzieja, miłość, że nadzieja jest bardzo ważna, jeżeli chcemy się uświęcać, stawać się coraz bardziej świętymi, mieć nadzieję na to, że Bóg nas kocha, że jesteśmy przeznaczeni do życia w niebie. Najgorsze to jest wtedy, kiedy człowiek myśli o sobie, już jestem potępiony, już po mnie, do niczego się nie nadaje. Dalej z listu do Kolosan, czwarty rozdział. Trwajcie gorliwie na modlitwie. Też Pan Jezus prosi. Tak jak już powiedziałem, nie ma modlitwy, nie będzie świętości. Jeszcze jeden cytat, a właściwie jeszcze kilka cytatów. Bądźcie uważni, aby mojej miłości nie zastąpiła wam namiastka znaleziona w cudzych ramionach. O właśnie. Bądźcie uważni, by mojej miłości nie zastąpiła wam namiastka znaleziona w cudzych ramionach. Myślę, że to nie wymaga żadnego komentarza. Ale Pan Jezus mówi, bądźcie uważni, być uważnym tutaj, bo człowiek bardzo łatwo może się zaślepić. Najpierw poddana zostanie wątpliwość ta miłość Pana Jezusa. Najczęściej dzieje się tak wtedy, kiedy spotyka nas cierpienie, niepowodzenia. Później diabeł wmawia nam, że tak naprawdę Pana Jezusa nie interesuje to, co dzieje się w twoim życiu. No i później pojawia się już ktoś, czyjeś ramiona i tak dalej. Kolejny fragment. Pamiętajcie, że mieszkacie w moim sercu i każde wasze niezręczne poruszenie zadaje mi ból. Pamiętajcie, że mieszkacie w moim sercu i każde wasze niezręczne poruszenie zadaje mi ból. Świetnie, myślę, rozumieją to kobiety, szczególnie matki, bo ich dzieci mieszkają w sercu, prawda? Jak dziecko robi krzywdę sobie innym, to matkę boli to w sercu. I właśnie, pamiętajmy, że dokładnie to samo dzieje się, kiedy no niestety zaczynamy grzeszyć. Wtedy serce Jezusa boli, bo mieszkamy w Jego sercu. On widzi, że zadajemy sobie cierpienie, czynimy sobie zło, bo synonimem grzechu jest samoszkodzenie. Jezus wtedy cierpi. Pamiętajmy o tym, że przede wszystkim Jemu zadajemy ból, cierpienie, kiedy wybieramy grzech. To też, co mówiłem na początku. A teraz bardzo ważny taki dłuższy fragment. I zobaczmy, to też jest fragment z Alicji Ręczewskiej. Pan Jezus bardzo konkretnie mówi o miłości zmysłowej. Dzisiaj jest wiele pytań na ten temat. A więc Pan Jezus bardzo konkretnie odpowiada.
Na przykład jak wyrażać miłość zmysłową? W wyrażaniu miłości nie ma granic, ale konieczna jest roztropność i umiar. Trzeba wiedzieć, wobec kogo, gdzie, kiedy i w jaki sposób łączyć się w miłość z drugim człowiekiem. Pierwsza rzecz myślę bardzo ważna. Druga. W miłości wyrażanej ciałem trzeba czynić to, co jest z mojej inspiracji i jest czyste. A nade wszystko, co służy dobru drugiego, innych, twojemu. Co jesteś w stanie uczynić w pełnym blasku dnia na oczach ludzi. Właśnie, a więc to, co czynisz z drugą osobą, czy byłbyś w stanie to uczynić przy innych ludziach. To ma być też taki bardzo konkretny papierek lakmusowy. Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest grzech, czy to jeszcze nie jest grzech. Jeśli powstają w tobie jakiekolwiek odruchy ukrywania, niedomówień, osłaniania, to dowód, że brak czystości. Taka typowa sytuacja. Dziewczyna i chłopak razem, tylko się upewniają, czy rodziców nie ma, czy rodzice nie widzą, prawda? No jeżeli nie widzą, to już wiadomo, że tam coś jest nie tak, prawda? Moja miłość w ludziach, którzy pragną czystość zachować, nie ma nic do ukrycia. Dyskrecja potrzebna jest w miłości cielesnej małżonków tylko. Jeśli kochasz drugiego człowieka moją miłością, nie będziesz powodować się ciekawością przeżycia, chęcią sprawdzenia siebie i kogoś, jak daleko można się posunąć w zbliżeniu ciała, zachowując domniemaną czystość. No, takie częste pytanie. Na ile możemy sobie jeszcze pozwolić? Gdzie jest ta granica? A Pan Jezus mówi, ten, kto kocha, nie zadaje sobie takich pytań. Nie będzie się tu powodował jakąś ciekawością. Pan Jezus mówi dalej, bo wtedy już nie ma czystości. Wielkiej, czystej miłości. Wielkość czystej miłości nie wyraża się coraz śmielszymi sposobami zbliżenia. Wielkość wyraża się coraz mniejszą potrzebą zbliżenia fizycznego, a coraz większym pragnieniem ponoszenia ofiar i cierpienia dla drugiej osoby. I to jest przygnięcie do kogoś miłością duchową. Otoczenie go miłością modlitewną, wspomagającą, ofiarną. Jeszcze raz przeczytam, bo to jest bardzo ważny fragment. Wielkość czystej miłości nie wyraża się coraz śmielszymi sposobami zbliżenia. Wielkość wyraża się coraz mniejszą potrzebą zbliżenia fizycznego, a coraz większym pragnieniem ponoszenia ofiar i cierpienia dla drugiej osoby. I to jest przylgnięcie do kogoś miłością duchową, otoczenie go miłością modlitewną, wspomagającą, ofiarną. Środki zewnętrzne wyrażania takiej miłości są subtelne oraz bardziej delikatne, powściągliwe zewnętrznie. Im większe bogactwo wewnętrzne, tym wyrażanie go jest prostsze, jakby bardziej oszczędne. I odwrotnie. Szukanie coraz bardziej rozbudowanych zewnętrznych form wyrażania miłości świadczy o zubożeniu wewnętrznym. Popatrz na to, co dzieje się we współczesnym świecie. Brak czystej miłości pochodzącej ode mnie spowodował tak bardzo rozwinięte i urozmaicone sposoby cielesnego wyrażania, aż do perwersji włącznie. Jeszcze raz, brak czystej miłości pochodzącej ode mnie spowodował tak bardzo rozwinięte i urozmaicone sposoby cielesnego wyrażania, aż do perwersji włącznie. I tu niestety dramat polega na tym, że niestety są też osoby, które się nazywają katolikami i nawet niektóre noszą habity czy sutanny i mówią, można wszystko. Najbardziej perwersyjna miłość, można wszystko. Byleby tylko skończyło się pełnym spożyciem. Kłamstwo. Absolutne kłamstwo. I unikać takich, bo robią wam wielką wodę z mózgu. Robią wam krzywdę. Popatrzeć na to oczami Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, dlatego też wy, moją miłością, powinniście dzielić się nie tyle przez zbliżanie ciałem, co przez jednię duchową i powinniście i gotowość służenia tam, gdzie potrzeba jest autentyczna, nie wynikająca z nadmiernego zajmowania się sobą i szukania przyjemności, po obu stronach. A więc przez jedność duchową, gotowość służenia do zbliżenia cielesnego. Wtedy ta miłość jest prawdziwa. No dzisiaj niestety małżonkowie, właściwie narzeczeni, no nie dbają o tą jedność duchową. Te relacje, związki są bardzo przypadkowe. Tu jedna strona, która totalnie nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, tu druga strona, która bardzo wierzy i wydaje im się, że wszystko będzie w porządku. Nie będzie w porządku. To będzie tylko krzyż, to będzie tak zwany trudny związek. Na ten temat też niedawno mówiłem w Radiu Maryja. Piękne świadectwa były, telefony
osób, które mówiły, nie warto, nie warto wchodzić w takie związki. Pomyliliśmy się, daliśmy się oszukać. Więc zachęcam, niedługo na tym moim kanale, który prowadzę na YouTube, na RCS TV pojawi się też ta audycja z tymi telefonami. Zachęcam, żeby je odsłuchać, bo są pięknymi świadectwami tego, że warto dzisiaj walczyć o tą jedność duchową. Oczywiście krąg zainteresowanych bardzo się zawęził, bo wiemy, jak wielu ludzi niestety odeszło też od Pana Boga. Ale tym większa potrzeba, żeby ci ludzie, którzy są wierzący, gdzieś tworzyli takie przestrzenie, gdzie mogą się poznawać, wchodzić w związki, relacje. I wtedy jest szansa na udane małżeństwo, na taką miłość, która będzie owocna, autentyczna, nieobarczona jakimś niepotrzebnym cierpieniem. Tak więc już naprawdę zbliżając się do końca, fragment z listu do Rzymian, 7 rozdział. Tak i wy, bracie, dzięki ciału Chrystusa umarliście, by złączyć się z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne, namiętności działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Tak więc właśnie, pójście za światem niestety będzie prowadziło do śmierci. Już tu za życie. Piekło za życia jest znakiem piekła po śmierci. Ale my mamy umrzeć dla tego świata, umrzeć w Jezusie Chrystusie, połączyć się razem z Nim właśnie po to, żeby przynieść owoc. Owoc Bogu. Największy owoc już po śmierci. Otrzymamy go w niebie. Tak więc, jak już sobie powiedzieliśmy, no jest na pewno wielki zamęt dzisiaj w tych tematach. Jeden ksiądz mówi to, drugi ksiądz mówi to, trzeci ksiądz będzie mówił coś innego. Pani seksuolog taka powie tak, druga powie inaczej, w telewizji powiedzą jeszcze inaczej. Komu wierzyć? Oczywiście wierzyć tylko i wyłącznie Panu Jezusowi, sięgać do źródeł, do Pisma Świętego, modlić się, trwać w miłości i pokoju. To są właśnie te znaki, przez które będziemy potrafili odczytywać, czy to, co przyjmujemy, pochodzi od Pana Boga właśnie. Miłość i pokój. Dbać i pielęgnować w sobie. Przeciwieństwem tego jest trwanie w nieprzyjaźni, wzajemnej nienawiści, zwalczaniu się, atakowaniu, jakichś tam wojenkach. Musimy na to bardzo, bardzo uważać. I tak właśnie ostatnie zdanie, ostatni cytat celowo zostawiłem na koniec, bo on też jest takim znakiem dla nas. Pan Jezus mówi, miłość to ja. To pokój, łagodność, dobroć, cichość. Ja wszystkim życzę właśnie takiej miłości, takich serc zdolnych do tego rodzaju miłości. To będzie znakiem naszych czystych serc, czystej miłości, jeśli zobaczymy w sobie coraz więcej pokoju, łagodności, dobroci, cichości. Myślę, że to widać gdzieś tam po nas i życzę, żebyśmy sobie tacy byli. Także tyle z mojej strony. Czy jeszcze macie jakieś pytania, żebyśmy zamknęli temat, czy jakaś niejasność, coś wytłumaczyć? No jest tutaj wielka taka jakaś nieścisłość w tym temacie, jak to wszystko podjąć. Jedni mówią, że trzeba iść w jakąś stronę liberalnej interpretacji, inni z kolei mówią, że tylko i wyłącznie tradycja dotychczasowa i wierność Panu Jezusowi, faktyczna wierność temu, co jest w Ewangelii. Oczywiście no mamy się trzymać Pana Jezusa i Ewangelii, także jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, w jakimś sensie przecież wiadomo, że te adhortacje, no to stworzył człowiek, prawda? No nie może twór człowieka być ponad tym, co Pan Bóg głosi. To mamy prawo domagać się jasnej i zgodnej z nauczaniem Jezusa Chrystusa linii nauczania
pasterzy Kościoła, prawda? Więc domagać się wtedy tam wszystkimi możliwymi metodami, począwszy od tego, co najbliżej, czyli własnego biskupa, ordynariusza miejsca, episkopat polski, skończywszy na Watykanie. Teraz wiem, że przedstawiciele polskich rodzin wystosowali właśnie taki list z jakimś niepokojem odnośnie tej adhortacji. No i ufajmy, że będzie to kolejny bardzo ważny głos, żeby nie odchodzić od nauczania Jezusa Chrystusa. Także no, trzeba po prostu reagować i wyrażać swoje niepokoje, prawda? No i ufajmy, że póki co my tutaj jesteśmy jeszcze wierni i że nie będziemy odchodzili od tego, co Pan Jezus każe. Ale tym niemniej właśnie się czasami takie trafiają bardzo przykre sytuacje, także i w Polsce. Mi się przytrafiła na kolędzie, kiedy to mieszkała pewna para i nawet bym nie pomyślał, że oni są w nielegalnym związku, bo obydwoje byli po rozwodach. A oni tam mówili, że do spowiedzi chodzą, komunię przyjmują. Byłem przekonany, że to normalne małżeństwa. Gdzieś tam później wyszło, że to są już kolejne związki. Oni mówią, no przyjmujemy komunię świętą, a współżyjecie ze sobą? No, współżyjemy, ale byliśmy u takiego księdza i on powiedział, że no jak tam czasem taka krótka wstrzemięźliwość, to spokojnie spowiedź, komunia, no później wiadomo, no nie można tak. Nie można. Więc jeżeli ktoś usłyszy od jakiegoś kapłana jakąś dziwną teorię, to niech się upewni jeszcze u trzech kolejnych, czy to jest słuszne, no bo może się bardzo ktoś pogubić, prawda? Także pilnować się nauki Pana Jezusa. To mam jeszcze za mną drugie pytanie. Tu właśnie się wspominał o pewnych właśnie praktykach związanych z czystością, również dotyczących właśnie czystości ciała, są takie również umartwienia praktykowane. Chciałbym tu się również odnieść do umartwień cielesnych. Ja się właśnie tak na tym zastanawiam, bo na przykład Jan Paweł II biczował się i stosował pewnego rodzaju... Chwalił się? Słucham? Chwalił się tym? Nie chwalił się. No nie, więc nie wiemy, czy się biczyło. Nie wiem. Niektórzy twierdzą, że tak było, ale tego nie wiemy. No nie wiem. No może. Nie. Ale ja mam właśnie tego, to mi się wydaje, to jest moje osobiste zdanie, że na przykład gdyby ktoś miał stałego spowiednika czy kierownika duchowego, jeśli on by o tym porozmawiał, ten stały spowiednik, kierownik duchowy by wyraził na to zgodę, to mi się wydaje, że nie ma problemu. Oczywiście to wszystko ze zgodą dokładnie. Także na to pytanie tak chciałem odpowiedzieć, bo domyślałem się tego pytania, że jeśli ktoś chce przyjąć na siebie jakieś ekstra praktyki pokutne, to tylko i wyłącznie jeśli zostanie to skonsultowane ze stałym spowiednikiem bądź kierownikiem duchowym. Wtedy on po części ponosi odpowiedzialność za skutki wchodzenia w tego rodzaju praktyki. Więc jeżeli kapłan spowiednik powie tak, wolno ci, proszę bardzo. Ale samemu proszę sobie niczego takiego nie nakładać, bo później bardzo niedobre rzeczy się dzieją. Już się parę razy z takimi sytuacjami spotkałem. Ci ludzie później nie mogli tego dźwignąć, co sobie narzucili i mieli przekonanie, że teraz już na pewno zostaną potępieni, prawda? Bo nawet nie są w stanie pokutować tu na ziemi za swoje grzechy. No, fatalnie się w to wkradł zły duch. Także być posłusznym spowiednikowi. Mam pytanie, bo dużo moich znajomych właśnie jest po rozwodach, nie ukrywam. Czy to w pracy, czy gdzieś tam słyszę znajomych znajomych. I teraz jak do takich osób dotrzeć, bo one są jakby zamknięte na Boga, zbuntowane. Jak z nimi rozmawiać? Bo wiadomo, oni tam się śmieją, przykładowo z naszej religii, ale jak już jesteśmy w towarzystwie, bo zadają konkretne pytania, bo na przykład znam osobę, która żyła przed ślubem 7 lat w związku z tą osobą i po dosłownie pół roku po ślubie ta żona już odeszła do innego. I teraz ta osoba, no ja powinnam jej powiedzieć, już powinieneś być sam do końca życia. Młody chłopak, 33 lata, jak ja mam mu to wytłumaczyć? Słuchaj, nie możesz być z tą Magdą, no bo musisz być sam, tak? To jest bardzo trudne do przyjęcia dla osób, które nie mają relacji z Panem Jezusem. Bo oni są wtedy rzeczywiście, czują się, że będę sam. A jeżeli ktoś ma tu relację z Panem Jezusem, to nawet jeżeli dotknie go takie nieszczęście, to nie jest sam, bo wtedy Pan Jezus wchodzi jeszcze mocniej w życie tego człowieka i mu niejako nawet zastępuje tego współmałżonka duchowo.
I znam takie przypadki. Więc jedną z form pomocy jest jak najszybciej zatroszczyć się o to, żeby takie osoby trafiły do jakiejś wspólnoty, nie były same. Dobrze, żeby to była jakaś wspólnota przy kościele. Są takie wspólnoty jak Sychar, czyli dla porzuconych przez pół małżonka. Ale też polecam jakieś takie wspólnoty. No, mogą to być jakieś charyzmatyczne, może niekoniecznie charyzmatyczne, ale po prostu, żeby był w towarzystwie ludzi, którzy pociągną go trochę do Pana Boga. Żeby jak najszybciej temu człowiekowi postawić Pana Boga na to miejsce, które zajmował do tej pory współmałżonek. Przez jakiś czas trzeba mu po prostu też towarzyszyć, kiedy on jest bardzo osłabiony i najbardziej atakowany przez złego ducha. No z tego powodu, że spotkało go takie nieszczęście. No, druga część tego pytania to jest odnośnie tych, którzy no totalnie nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem, z Kościołem, a dodatkowo żyją w grzechu. No, no to jest właśnie cały ich dramat, że odrzucając Pana Boga, no przyjmują wszystko, co proponuje świat i uważają, że to jest normalne. Jasne, modlić się trzeba wtedy bardzo za nich, ten różaniec jako tą najpotężniejszą broń, ale też no, rozmawiać z nimi i od doświadczenia ich życia powoli coraz bardziej prowadzić ich w stronę Pana Boga. Dawać świadectwo, czy oni przyjmą Pana Jezusa, czy Go odrzucą, to jest ich sprawa, ale dawać świadectwo o tym, że ja żyję blisko Pana Jezusa i naprawdę niejedno spotkało mnie w życiu i Pan Jezus mi w tym pomógł, więc zaufaj mi, spróbuj, może za którymś razem On pójdzie w tę stronę, w tym kierunku. No, ale w takim przypadku jest modlitwa i czasami tylko modlitwa pozostaje. Jeżeli jest to totalne odrzucenie, no czasami jak to jest powiedziane, trzeba człowiekowi dać poznać dno, aby mógł się od czegoś odbić. Dobrze. Jeszcze zanim się pomodlimy... Wybawiłeś mnie od kolejnych pytań. Przez ma długo podróż do Poznania. Tak. No istnieje ruch czystych serc, istnieje ruch czystych serc małżeństw i istnieje jeszcze ruch wiernych serc. Właśnie dla osób właśnie porzuconych przez współmarzonka. Polecamy. Wiem, że w Warszawie mają spotkania. Zastanówmy się, jest tylko ruch czystych serc właśnie dla kawalerów, panien. Nie tylko będzie ruch czystych serc małżeństw. Tak mamy nadzieję. I chcielibyśmy jeszcze tam zachęcić do polubienia ruch czystych serc Trójmiasto na Facebooku oraz za drzwiami można napisać swój e-mail. To będziemy informować o wszystkich spotkaniach Ruchu Czystych Serc tutaj i wydarzeniach, w jakich bierzemy udział. I teraz jeszcze chcielibyśmy księdzu wręczyć. Dziękuję bardzo. Zapłać, bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję.